warsztaty historyczne, spotkania z byłymi więźniami i lekcje muzealne to tylko wycinek bogatej oferty edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku. Całość opisuje ten folder, a w nim znajduje się punkt szczególny – szkolenia przewodnickie dla studentów. Do tej pory przeprowadziliśmy 6 edycji takich kursów. Ich wartość edukacyjna jest bezsprzeczna. Studenci zdobywają solidną porcję wiedzy, poszerzoną o zagadnienia metodologiczne. Na koniec kursu zdają egzamin. Ale prawdziwy test dopiero przed nimi. Muszą nauczyć się opowiadać o trudnej historii innym i wypracować własny system oprowadzania po ekspozycji muzeum. W tym roku udział w szkoleniu wzięło 17 studentów i 3 wolontariuszy. Zakres szkolenia obejmował wiedzę teoretyczną i praktyczną. Teoretyczną wiedzę z zakresu pedagogiki oprowadzania, a także naturalnie szereg wykładów z zakresu historii obozu koncentracyjnego na Majdanku. Nowością tegorocznego szkolenia były zajęcia z zakresu oprowadzania osób z niedowidzących i niewidomych. Szkolenie to przeprowadzili wolontariusze z Fundacji Piąta Pora Roku. Dzisiaj był bardzo nasycony dzień pod względem zajęć. Na pewno dużo się dowiedziałam nowego, chociaż zacząłem już sobie opracowywać poszczególne tematy dotyczące obozu na Majdanku. Teraz już mam taką wyobraźnię pracy na 75%. Całość wykładów, te pierwsze wykłady były poświęcone historii całego obozu na Majdanku. Tutaj mieliśmy wzgląd w strukturę obozową, mieliśmy podział na poszczególne właśnie oddziały. Uważam, że szkolenie było bardzo profesjonalnie przygotowane. Dowiedziałem się dużo więcej niż spodziewałem się, że dowiem. Również nie tylko od strony czystej merytorycznej wiedzy, ale po prostu ciekawostek. Informacji, które często wychodzą ponad program. Efekty to nie tylko większa wrażliwość i świadomość miejsca. To także pierwsze doświadczenia zawodowe, rozwój umiejętności interpersonalnych, kontakt z językiem obcym i korzyści finansowe. W ubiegłym roku po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku oprowadzono 700 grup. Blisko 500 z nich skorzystało z usług współpracujących z nami studentów.